Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar to nowe otwarcie dla polskiej metrologii. Jest to przedsięwzięcie, które skatalizowało rozwój współpracy pomiędzy Głównym Urzędem Miar a ośrodkami badawczymi w Polsce, politechnikami, uniwersytetami i instytutami badawczymi. Realizujemy tę współpracę w ramach Polskiej Unii Metrologicznej, a w szczególności w ramach programu ministra nauki i szkolnictwa wyższego pod nazwą Polska Metrologia. Politechnika Świętokrzyska ma za zadanie realizować cele gospodarcze w tym kampusie. Ten aspekt gospodarczy jest bardzo ważny, bo nasi pracownicy tego oczekują, żeby to wszystko, co robią, badania, które przeprowadzają, mogły być wdrożone. Najciekawszymi pomieszczeniami w naszym laboratorium są dwie komory bezechowe. Rejestrujemy tu dźwięki o poziomach bliskich 0 dB. Jako jedyni w Polsce będziemy w stanie przeprowadzać pomiary aparatury w tak szerokim zakresie częstotliwości. Praca w gumie pozwala mi łączyć pracę naukowo-dydaktyczną z prowadzeniem badań metrologicznych. Nowe stanowiska pozwolą nam na dołączenie do elitarnego międzynarodowego grona nielicznych narodowych instytutów metrologicznych przeprowadzających badania i wzorcowania w polu swobodnym, czyli w komorach bezechowych. Jestem metrologiem w Pracowni Parametrów Klimatu w Laboratorium Termometrii. Zajmuję się pomiarami temperatury powietrza, wilgotności względnej oraz temperatury punktu rosy. Pomiary w Pracowni Parametrów Klimatu realizowane są w komorach klimatycznych w szerokim zakresie od minus 90 do 180 stopni Celsjusza. W Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym mam możliwość pracy z nowoczesną aparaturą badawczą, co pozwala na wykonywanie bardzo precyzyjnych pomiarów. Inwestycja została sfinansowana m.in. dzięki wsparciu budżetu państwa oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar. To miejsce trzeba zobaczyć. Jest ciekawe nie tylko dla metrologów. Zapraszamy podczas dni otwartych, podczas nocy z metrologią. Zapraszamy mieszkańców Kielc, Województwa Świętokrzyskiego i gości z Polski, z zagranicy.